Hej wszystkim, z tej strony Monika Rajska i zapraszam Was na wtorkową aktualizację procesów na przestrzeni. A na przestrzeni dzieje się dużo. Mamy równonoc, początek wiosny, nów i jeszcze tam różne inne bajery astrologiczne, których ja się nie znam, bo przypominam Wam, że astrologiem nie jestem. Natomiast astrolozy się rozpisują w tej chwili bardzo obszernie na temat plutonów, wodników innych procesów, więc warto na to zwrócić uwagę. Ja z mojej strony Wam opiszę, co się dzieje na samej z siebie przestrzeni. Żeby Wam to opisać i Wam powiedzieć, dlaczego tak ważne jest teraz koncentrowanie się na tym, co robimy, bo zaczynamy wchodzić w tryb działania, budzi się życie, czyli budzi się, zaczynamy nowe rozdanie. Zasiew. Ja to już mówię od jakiegoś czasu, żeby nie powiedzieć od początku, ale okej, okay. przypomnę Wam teraz jeszcze raz jeszcze raz nam to wytłumaczę z poziomu samej jesieni bo żeby Wam powiedzieć, o co chodzi w tym procesie, to muszę się cofnąć aż do listopada. Ale słuchajcie, poczekajcie chwilę. Wchodzicie w przestrzeń teraz wczoraj, dzisiaj i jutro. To są takie trzy dni, w ogóle przestrzeń lubi trzy dni, więc ładujecie w tą przestrzeń wszystko to. I teraz Wam powiem co. Lato i wiosna to jest okres działania. Tu się wiele nie myśli, tu się działa, tu się realizuje, tu się kombinuje. On tu się szuka rozwiązań, tu się jest obecnym, tu się jest świadomym, tu się jest podekscytowanie, tu jest akcja. Natomiast y, po drodze tej akcji i tego całego działania dzieją się rzeczy, które no tam coś nie wyszło, tu coś nie, nie, nie przypasowało, tam coś się wydarzyło, y, a takżeśmy, no dobra, <laughs> to kiedy indzie się tym zajmę i odkładaliśmy te rzeczy na później, a to później jak już się ten okres działania i ten cały ruch i ten sza, y, taki hałas i szał y, działania opadł i się zaczął ciężki, trudny, ciemny listopad, to zostało już tylko to, co nie działa, czyli to, co było podziałane, no to urosło. Powiedzmy, że stworzyły się jakieś warunki. Natomiast wywaliło właśnie w listopadzie, powychodziły te rzeczy, które nie działają. I to dotyczy pracy, związków, relacji, zdrowia. I wielu innych tematów. Na jesieni to wszystko wyszło, czyli w tym listopadzie najbardziej to odczuwamy, bo październik jest takim miesiącem jeszcze przejściowym, już nie mówiąc o wrześniu. Natomiast listopad to już tak zostawia, jakby nie pozostawia żadnego, żadnych wątpliwości. No i teraz tak, w listopadzie dostaliśmy w pewnym sensie taką. Paczkę tematów do naprawy. Zima jest po to, czyli styczeń, czy tam luty, grudzień. To są miesiące, które, podczas których myślimy, kombinujemy, przemyśliwujemy, analizujemy, syntezujemy, weryfikujemy nowe, jakby znaczy, szukamy rozwiązań, ale na razie jeszcze w formie definicji czy teorii, po to, żeby później teraz, właśnie na wiosnę, je wprowadzić. No i teraz przestrzeń. Jakby już się zakończył się proces tego kontemplowania, i teraz przestrzeń mówi, no to po raz pokaż mi rozwiązania na tematy, które były w zeszłym roku takie średnie. Pokaż co, po, co poprawiłeś, poprawiłaś, dawaj, i teraz mi to proszę tutaj zasiać. I teraz co będziemy zasiewać? Zasiewamy rzeczy, chcecie, wprowadzenie nowego tematu, bez naprawienia starego tematu, który jest, a ten nowy wynika z tego starego, na przykład taka konfiguracja. Nowy nie poleci, kiedy nie będzie fundament dobry. Więc jednocześnie wchodzą teraz treści do naprawy, czyli tak jakby podrasowujemy to co już było, lub wprowadzamy zupełnie nową treść i teraz przy tych zupełnie nowych sytuacjach, czyli nie naprawiamy tylko od nowa coś robimy, musimy się wiązać z tym, że wylatuje nam strefa to co się nazywa popularnie strefa komfortu, czyli marudzący drugi poziom. Drugi poziom jest bogaty w emocje, jest depresyjny, smutny, taki, doprowadzić potrafi umysł do kompletnego e, takiego rozłożenia, ale przede wszystkim to niechęci działania. Więc to się teraz dzieje. Dla tych, to możecie od razu już wiedzieć, że ci, którzy zaczynają coś zupełnie nowego i zupełnie coś od nowa, to temu będzie towarzyszyć e, strach, przerażenie, lęk. I ten drugi poziom, który szarpie, mogą być w związku z tym problemy z trawieniem, problemy ze zdrowiem, ogólnym samopoczuciem itd., dalej, problemy z jedzeniem i ze spaniem też. Więc to jest ogromne, ner ogromne nerwy wprowadzenia nowej treści. Ci, którzy coś poprawiają i wprowadzają innowacje, yy, to już mają trochę lepiej, bo już coś, coś yy, naprawiają, aczkolwiek wiem, że też się pojawia taki wątek, na ile to nie jest iluzja. Czy ja to powinnam całkiem wyrzucić? Czy to jest jeszcze ciągle, ma to sens naprawianie tego? To się okaże dopiero na jesieni. Czy, to, czy, czy ta innowacja w tym wypadku rzeczywiście zrobiła tą poprawę, zrobiła tą różnicę i faktycznie się dzieje i jest taki, taka świeżość? Czy naprawiamy tak, żeby się tak naprawdę nie zmierzyć z własnym lękiem? Że no niestety, ale ta sytuacja już powinna zostać całkowicie skasowana i jeszcze raz. Słuchajcie, przechodzimy w tej chwili proces starcia starego z nowym, ale właśnie to starcie, tak naprawdę między starym a nowym, czyli między starym, starym jak starym, po prostu poprzednim procesem, a tym procesem y, stoimy my. My stoimy. To nie jest y, złośliwość przestrzeni, to nie jest y, jakaś niefortunna zbieg okoliczności. To stoimy my, którzy robimy blokadę. My blokujemy sobie m, przepływy, dlatego proponuję w tej chwili, przynajmniej przez trzy dni, właśnie rzeczywiście sporo medytować, sporo oddychać, czuć jak to wszystko przez nas przepływa, poprzez akceptację aktualnej sytuacji, bo to starcie, takie starcie, takie mocne ścieranie to jest właśnie ten moment, kiedy, yy, kiedy gdzieś się czujemy źle. Z tym, że chcielibyśmy wrócić do starego, a już nie ma do czego, że tutaj już nie wiem, że coś nowego to jest przerażające, bo nie wiadomo jak to się skończy. Jeszcze się nie zaczęło, a już, się tego, a już chcemy to skończyć. Umysł chce wrócić do poprzednich ustawień. Czy za, Tak samo związane jest to z pracą, z, z każdą sferą w życiu. Taki brak takiej weryfikacji, nie chcemy się z tym pogodzić, że taka sytuacja ma miejsce. Nie chcemy jej przyjąć na klatę w tej sytuacji. Na przykład są ludzie, którzy się dzisiaj dowiadują, że są bardzo chorzy. I potrzebują też swojego czasu na to, żeby zrozumieć, czym jest ta choroba dla nich i żeby przyjąć jakąś formę terapii. Ale ta terapia będzie się wiązała z takim poświęceniem, z oddaniem czegoś w przestrzeni. O tym musimy pamiętać, o tym nie można zapom zapomnieć, żeby proces mógł przesuwać się do przodu. Ty musisz coś oddać w przestrzeni. To jest. Taka y, między Tobą a przestrzenią jest taka umowa. Ja Ci dam to, ale Ty musisz mi oddać tamto. I ja Cię to zabiorę, wręcz czym powiedziała ci to zabiorę, jeżeli mi nie oddasz sama, to Ci to zabiorę. I to jest, nie, nie chcę Ci oddać tego mojego, starego. No to też nie dostaniesz czegoś nowego. Zobaczymy, jak długo wytrzymasz. No i właśnie y, ten moment, który w tej chwili się odbywa, to jest właśnie ten moment. To jest ten moment, kiedy my musimy coś, co lubimy, coś, co cenimy, coś, co jest przyjemne, coś, jest bezpieczne, Oddać to przestrzeni w zamian za coś nowego, które jest tylko obietnicą czegoś super. To jest, to, czujemy, że to trzeba zrobić, że trzeba iść w tą stronę, ale to jest tylko obietnica, tylko my to czujemy. Jeszcze na dodatek prze, otoczenie często nas tym aktualnie nie wspiera i mówi: Głupoty robisz, przez to robić, musisz to zrobić inaczej. Zrób to tak, tak, tak i tak, nie rób tego w taki sposób a Ty czujesz, co masz zrobić i to jest właśnie pomimo tego ogromnego hałasu i tego szumu informacyjnego naokoło, Ty się skupiasz na tym, jak Ty to chcesz zrobić i Ty to robisz po swojemu, bo to jest Twoja ścieżka. Dobra, patrzę się w notatki, żebym się nie rozgadała, nie w tą stronę. Nowe, słuchajcie, jest super, tylko że wymaga wyjścia ze strefy komfortu, czyli zejścia z kanapy. No dobra, realizujesz, masz teraz potencjały, naprawdę słuchajcie, są w tej chwili y, wszelkie potencjały na realizację marzeń. No tylko, że te marzenia y, często są związane z, y, no właśnie, trzeba wyjść, trzeba wyjść, trzeba wyjść, coś trzeba zrobić, coś trzeba kupić, y, na coś trzeba wydać pieniądze, y, No gdzie, gdzieś się trzeba pojawić, czyli, czyli co, czyli y, no trzeba wstać z kanapy, po prostu. I to jest to. Hmm? Yy, dobra, słuchajcie, myślimy, planujemy. <tryk> tak, to jest teraz ten czas, kiedy należy planować, jakby zaś planować konkretnie realizację swoich marzeń. Marzenie to w tym momencie już przestaje być marzeniem, tylko zaczyna być cel. Co od razu gdzieś tam umysł też również można to zareagować takim trochę buntem, fochem, że to było przyjemne, kiedy to było w strefie marzeń, bo wtedy nie trzeba było ponosić za to odpowiedzialności. A nagle ta magia marzenia została taka obdarta, i to się zamieniło na cel, i że to jest ten moment, kiedy to się dzieje, i teraz ty musisz decydować nagle jest ta odpowiedzialność, i to przestaje być takie miłe. Ale pamiętajcie o tym, że mamy czakrę koronę i czakrę postawy, Czakra korona to jest to, co ty chcesz zrobić, tudzież czakra serca jest takim, weryf, ym, w, mówi o tym, czakra garda mówi o tym, co czuje, czakra serca, czakra serca. Od, jakby jest jeszcze głębszym połączeniem, powiązaniem z czakrą korony. I teraz czakra, te, te górne w ogóle czakry mówią Wam o tym, co chcesz, a dolne czakry mówią Ci o tym, co musisz zrobić, żeby osiągnąć to, co chcesz. I te dolne czakry, ten pierwszy poziom, drugi poziom, czakra postawy, czakra sakralna, to jest ten moment, kiedy tam się to wszystko tak wiecie, no tam jest warsztat, tam się pracuje, chcesz coś w swoim życiu zmienić, to samo z siebie się nie zmieni. Nie możesz czekać, nie możesz mieć oczekiwań w stosunku do rzeczywistości, tylko musisz działać. I właśnie to poczucie wpływu, co jest jednoznaczne z tym poczuciem, stawiam na siebie, stawiam na, na to, co czuję, to jest jedyna droga do wyjścia, do załatwienia tego procesu. Ok, lecimy dalej. Yy, pamiętamy o takim, czy może Wam tego tutaj nie mówiłam, ale słuchajcie, masz generalnie są trzy dni. Jeżeli. Yy, Umysł działa w taki sposób, że jeżeli przez, zaczyna się dziać coś w jego życiu, on ma trzy dni na zaakceptowanie, przyjęcie i nauczenie się. Jeżeli tego nie zrobi w ciągu trzech dni, nie zweryfikuje się z tym, nie będzie płynął za tym dalej, bo w przeciągu trzech dni on wykona wszystko: on to przeanalizuje, oceni, wyda temu werdykt i gdzieś to albo odrzuci. Albo y, zostawi to i, i powiedzmy, przyjrzę się temu, będziesz iść za tym dalej. Jeżeli to odrzuci, to powstaje blokada. Czyli wracam szybciutko do poprzednich ustawień, czyli wracam do drugiego poziomu, a drugi poziom czeka te trzy dni, na to, żeby szybciutko. M, jeżeli coś odrzucam, czyli robi mi się dziura, to drugi poziom szybko w to wchodzi y, i on jakby przejmuje, czyli umysł wraca do takiego modus operandi sprzed procesu. On chce szybko przywrócić stare ustawienia, żeby sobie w tym siedzieć i żeby sobie tam, żeby nie mieć dziury i żeby sobie nawet nie zrobić przestrzeni na analizę tego, czy to była dobra decyzja. Ta przestrzeń się sama z siebie robi po trzech miesiącach. Pamiętajcie o tym. Ok słuchajcie, nie wracamy się, tak? Czyli nie maś do czego wracać, tylko jeszcze są iluzje, poczucia, i to jest ta iluzja, co też mówiłam o 23. Że będzie to rok iluzyjny, iluzja powrotu, że możesz z czegoś wycofać, że możesz do czegoś wrócić. To jest iluzja, bo to, co już Twój umysł przeżył i doszedł do wniosku, że on to chce zmienić, to nagle się nic takiego nie, nie zmieniło w tamtym miejscu, żeby tamto miejsce się zrobiło bardziej atrakcyjne. Aczkolwiek, oczywiście, możecie wyciągać wnioski głębsze, że sytuacja, w której byliście, do, zaczęliście ją doceniać, i właśnie zmierzam do tego, że w tej chwili. Mogą się wam pojawiać informacje z zewnątrz z różnych stron, które teoretycznie już słyszeliście wcześniej, które już wiedzieliście wcześniej, one, wam, one już w, w waszym polu były, i to są informacje, które nagle y, weryfikują się głębiej, bo my się robimy głębsi, i nagle one zmieniają dosyć y, tak y, sensownie kontekst całej sytuacji. Czyli nagle coś, co słyszeliście przez ostatni miesiąc, dwa, trzy, czy obserwowaliście przez ostatnie kilka lat. W praktyce nagle to zostało zastosowane i nagle wam to tak przyszło i tak usiadło i to jest to, i żeście zrozumieli prawdziwe znaczenie tego, czy, czy jakkolwiek prawdziwą, prawdziwą sensowność tej, tej historii. Dobra. Słuchajcie, lecimy dalej. Uś właśnie takie uświadomienie szerszego kontekstu tej sytuacji. To jest teraz ważne, na to się należy nastawić, skupić. Jeżeli same do Was informacje nie przychodzą, to rozejrzyjcie się, ale przede wszystkim słuchajcie siebie i innych, bo czasami inni zupełnie przypadkiem coś powiedzą, co akurat Wam idealnie wpadnie w tą dziurę, która tam się gdzieś tam Wam utrudnia w podjęcie decyzji czy, czy jakieś ustawienie konkretnego frontu. Dobra słuchajcie teraz tak możecie doświadczać różnych takich chaosów w tej chwili jest chaos na przestrzeni no bo wylatujemy ze wszystkim nagle raptem naraz na zewnątrz i możecie doświadczać takich utrudnień czyli coś nam nie wychodzi tak jak powinno wyjść i ten chaos wynika z tego, że my tak jakbyśmy, wyobraźcie sobie taką, taką sytuację, że mamy klasę szkolną, dzieci miały przynieść prace plastyczne do pokazania pani, i pani powiedziała: Dobrze, dzieci, to postawcie mi wszystkie te prace, wasze plastyczne na biurku. No to wszystkie dzieci razem wstały z tych ławek i idą z tymi swoimi pracami do nauczycielki i zawalają jej to biurko tymi pracami. I ona w ogóle już nie wie, co się dzieje. Komuś tam praca spadła, ktoś kogoś popchnął, zgniótł mu tą pracę, no to się konflikt zrobił lokalny, coś tam się wydarzyło, że ktoś na wierzchu chciał położyć, żeby pierwsza została oceniona lub ktoś w ogóle zapomniał swojej pracy i tak trochę udaje, że ma zrobioną, ale tak naprawdę to nie ma. I nagle na tym biurku tej nauczycielki się robi sterta różnych prac. I ona w ogóle nie wie, o co chodzi, to to jest ten moment, słuchajcie. To jest ten moment, to jest właśnie sterta różnych prac, więc jest chaos nie wiadomo, ona musi się, teraz ona, tak, nauczycielka, czyli ta przestrzeń nasza, musi dokonać weryfikacji na podstawie punktów odniesienia górnej pracy i dolnej pracy, czyli najlepszej pracy i najgorszej pracy. I w tym, na tej, na tej podstawie przestrzeń w pewnym sensie będzie wiedziała, na co nas stać. I teraz tak, jeżeli przestrzeń widzi najgorszą pracę, jaką może być w ogóle narysowaną na papierze toaletowym, pogniecioną, wymymłaną, brudną, podartą i patrzy się na osobę, która jej tą pracę przyniosła, a to jest jakiś taki bardzo ogarnięty uczeń, który może inaczej, ma duże potencjały, jest leniwy. Znacie ten tekst, każdy to pewnie słyszał, ja na pewno to słyszałam wielokrotnie, że jest, mam, mam potencjał, ale jestem leniwa. To to jest ten moment, kiedy przestrzeń mówi: A ty myślisz, że co? <grytanie> to jest ten moment, kiedy przestrzeń dopadnie takiego ucznia i tego koncertowo. Y no, mówiąc krótko, przeciśnie przez ucho igielne, będzie musiał donieść najlepszą pracę, czyli on będzie zmuszony do tego, żeby mało tego, żeby przynieść troszeczkę lepszą. On będzie musiał przynieść zupełnie na wyższym poziomie, na swoim adekwatnym, do którego nie jest przyzwyczajony, bo cały czas wszystko robi poniżej swojego poziomu. Więc teraz będzie musiał przynieść coś, co jest na jego poziomie, więc on będzie musiał wymyślić nową w ogóle pracę, czy nowy w ogóle koncept. Czyli są od niego znacznie większe wymagania w stosunku do takiej bardziej rozwiniętej istoty. Wyższe wymagania niż to, co do tej pory przechodziło trochę tak, no dobra, już niech ci będzie. Ci, co przy, ci z kolei, którzy ym, naprawdę się napracowali i donieśli pracę, to zostaną jakby w pewnym sensie z tego docenieni. Okej. Okay. Yy. I teraz tak, jeżeli utrudnienia się pojawiają, to one mogą wynikać z tego, że po staremu, tak? Po staremu, czyli w kontekście tego ucznia, który ma duże potencjały, ale tego nie robi, bo woli robić po staremu, czyli poniżej krytyki, no to będą utrudnienia, to się mu nie będzie weryfikowało. Tu musi się wykazać obecnością swoich treści adekwatnych. Dobra, już nie będę się powtarzać. Słuchajcie, pamiętacie aktualizację z labiryntem? Przypominam, nie stoimy przy ścianie, tylko szukamy przejścia, wejścia, wyjścia. W labiryncie jest ileś dróg, część z nich jest szlepa, owszem, ale część z nich jest dobra. Ok, ym. no dobrze, wy, myślę, że na daną chwilę. Aha, jeszcze chciałam Wam powiedzieć o, o takich odczuciach, jakie możecie w tej chwili mieć, czyli entuzjazm. Ekscytacja i lęk przed zmianą. <laughs> Czy są wypierające się wzajemnie? Czyli z jednej strony macie poczucie ekscytacji, ale macie lęk, że to właśnie zaraz ta wasza trudna praca, to jest normalne. To jest ten moment weryfikacji. To znowuż do tych uczniów wrócę, którzy idą z tą pracą, na którą siedzieli 5 godzin, a nauczycielka uczcie to powiatu w ogóle nie na ten temat było. Albo przypomnijcie sobie, jak to było, jak się maturę pisało. Postaraliście się maksymalnie. I musicie teraz tą pracę oddać pod ocenę. I teraz część z nas będzie się trzęsła z nerwów, a druga część z nas to właśnie tak na zasadzie na spokojnie. Zdałam z siebie wszystko, będzie co ma być. Jeżeli mi odrzucona zostanie ta, czy jakąś słabą ocenę dostanę, to znaczy się, że y, ja muszę coś poprawić, czyli z takim zrozumieniem. Muszę coś poprawić, muszę coś zmienić i jestem na to nastawiona. Pamiętajcie, że porażki bywają znacznie bardziej powiedziałabym kaloryczne niż sukces, który jest tylko potwierdzenie, że w dobrą stronę, a porażka daje Ci ogromne, ogromną pakiet informacji na swój temat, zarówno na każdym poziomie. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Życzę Wam naprawdę fajnego tego jutrzejszego dnia, a w ogóle całego tygodnia. Natomiast pamiętajcie o tym, że generalnie mamy węzeł, mamy przesilenia, wychodzimy z torusa, wchodzimy w okres działania, z takiego budzimy się ze snu zimowego, więc ma prawo być ostro, ma prawo być trudno i ciężko i widzicie siebie nagich. Teraz jest ten moment, kiedy widzicie siebie nagich, widzicie przestrzeń nagą i taką widzicie nagą prawdę. O tej prawdzie już też mówiłam wcześniej, wiedzicie, trzymam za nas wszystkich kciuki za siebie też. No i cóż, i trzymajcie się, i pamiętajcie, ładujemy, mm, planujcie na przestrzeni, to, co chcecie. Trzymajcie się, hej.